rozmawialiśmy się, że mówiliście mi, jak rozmawialiśmy chwilę przedtem, że tutaj jest taka mała lękówka w Bydgoszczy o przyszłość S5. Tak jest. I ja chcę jedną rzecz powiedzieć, bo ja nigdzie nie pojadę, żeby powiedzieć, zbudujemy drogę albo most ze świadomością, że tego nie zrobimy. S5 to jest rzecz, która jest dla mnie tak samo ważna jak dla Rafała Górskiego, bo to nie jest obwodnica Bydgoszczy, to jest coś, co łączy też moje ukochane miasto z Polską, znaczy Gdańsk z Poznaniem i później Wrocławiem. No ale już to wystarczy, żebyście nie mogli mnie podejrzewać o brak zainteresowania pewnego. No, nawet jeśli nie wszyscy wierzą, że kocham Bydgoszcz, to wszyscy wiedzą, że kocham Gdańsk. Ale oczywiście nie emocje są tutaj ważne, tylko chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Bo dotyczy to także wielu odcinków dróg w wielu innych miejscach kraju. Jeśli prace dotyczące i uwarunkowań, później kwestia ewentualnych protestów i odwołań, następnie prace projektowe, to wszystko, co jest tą żmudną, mało efektowną, ale niezbędną taką no, pracą przygotowawczą. Jeśli one przebiegną w jakimś tempie, no mam nadzieję, że jak najszybciej, i będzie można zacząć budować, to pieniądze znajdą się na tę inwestycję. Jeśli niektórzy mówią z niepokojem, albo czasami złośliwie, że my na przyszły rok nie przeznaczyliśmy jakiejś gigantycznej kwoty na S5, to tylko dlatego, że nie chcemy dawać na wyrost, bo wiemy, jakie koszta będą związane z tym odcinkiem i z wieloma innymi odcinkami dróg ekspresowych,